Zaledwie 30 km na południowy zachód od Warszawy leży Grodzisk Mazowiecki. Ta 42-tysięczna gmina, położona w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2 Berlin-Moskwa, jest doskonałym miejscem zarówno do zamieszkania, jak i inwestowania. Nowoczesne Centrum Kultury z biblioteką, licznymi pracowniami tematycznymi oraz klubem muzycznym z kręgielnią i bilardem tętni życiem 7 dni w tygodniu. W willi Radogoszcz odbywają się różnorodne warsztaty i zajęcia, nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale też dla starszych mieszkańców. Ta galeria etnograficzna to także bogate źródło wiedzy o historii Grodziska. Pawilon Kultury łączy w sobie funkcje tradycyjnej biblioteki, mediateki oraz świetlicy osiedlowej. Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych, organizowany od 5 lat, nieustannie cieszy się zainteresowaniem mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Gromadzi wystawców nie tylko z całej Polski, ale też z zaprzyjaźnionych z Grodziskiem Mazowieckim gmin zagranicznych. Na terenie Grodziska Mazowieckiego znajdują się atrakcyjne tereny rekreacyjne. Zrewitalizowane w 2012 roku stawy Goliana i Park Skarbków tętnią życiem. Liczba uczniów szkół podstawowych z roku na rok także się powiększa. W nowym roku szkolnym naukę rozpocznie o 300 uczniów więcej. Grodziskie tereny przemysłowe, położone w sąsiedztwie zjazdów z autostrady A2, to idealne miejsce dla inwestorów. Grodzisk Mazowiecki słynie z nowoczesnej i rozbudowanej bazy sportowej. Mieszkańcy mogą korzystać z basenu, hali sportowej, krytych i otwartych kortów tenisowych, zmodernizowanego stadionu piłkarskiego, skateparku oraz orlików. Szanowni Państwo, mam wielką radość zaprosić Państwa do Grodziska Mazowieckiego. To super miejsce i bez wątpienia adres z przyszłością.